Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Jeszcze się tutaj jakoś znajduję. Witam was, zamknę sobie drzwi. Witam was w unboxingu. Mam nadzieję, że całe oświetlenie tutaj działa w miarę dobrze. Ja nie jestem tak dobrze jak paczka oświetlona, ale to nie o mnie chodzi. Domyślacie się pewnie co to jest, będę musiał zakryć tutaj adresy i tak dalej. Chociaż dobrałem to z paczkomatu. To jest kolekcjonerka Wiedźmina. Jebane światło z prawej strony, nie chce mi się włączać, ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi nam w unboxnięciu tego jebańca. Tak więc może zaczynajmy. Kolekcjonerka zarezerwowana już cholernie dawno temu, ponieważ wiecie, jak tylko zobaczyłem napis limitowana, No to musiałem mieć coś, co jest limitowane, no standardowa taktyka. Czy mamy tutaj jakieś folie, czy mamy coś, co tutaj to trzyma, jak to się w ogóle kurwa otwiera? Dobra, mamy tutaj jakieś folie. Mamy folię tutaj. I tyle? Nie, jest druga folia z drugiej... No, tnij! Dobra, nie ma folii. Serio, jest tutaj jeszcze Diabongs. Ja chcę to już mieć w rękach, otworzyć. O, wiecie co jest kurna w środku? Wow, kolejne pudełko. No wpyte. Dobra. Wybacz CD Projekt, ale to pudełko jest mi zbędne. Całkiem nieźle idzie. Dobra, powoli. Chcę się dostać do Wiedźmina, a nie do kurwa tektury. Nie zamówiłem 100 kg tektury. Prawie nie opłaciłem tej kolekcjonerki, prawie o tym zapomniałem. Przypomniał mi dopiero pewien mail przypominający dzień przed terminem od CD Projektu, czy tam CDP.pl. Oczywiście napisali mi maila, że o, no dobra, czas zapłacić za kolekcjonerkę, masz 2 tygodnie. A myślę, kurwa, 2 tygodnie. Mogłem opłacić to już w momencie, kiedy dostałem maila, ale pomyślałem, jebać to, na pewno opłacę, przecież zdążę, nie zapomnę ani nic. No i ledwo kurwa zdążyłem. Dobra, mamy kolejną tekturę. Tekturę, która musi zginąć. Nie ma w tej tekturze niczego, co związane z kolekcjonerką, ale kurwa to jest wielkie, pomocne. Gdzie jest jeszcze zawartość tego? Boże jedyne. Już się zaczyna ukazywać, jak odpakowywanie prezentów świątecznych. Proszę bardzo, proszę kurwa bardzo, jest opakowanie, wreszcie to, o które mi chodziło. Rozwalamy, odkładamy, chwytamy i proszę bardzo, Wiedźmin 3, dziki zgon, dziki gon. No i co, proszę bardzo, odpakowujemy dalej. Jeżeli czegokolwiek nie będzie widać, spokojnie zamontuję mój ładny obiektyw niedługo, spokojnie. Zobaczycie zawartość na ładnych zdjęciach. Tutaj już niedługo tym razem mam czym robić te ładne zdjęcia, więc nie musicie się obawiać o ich obecność. Czy kolejne folie są z drugiej strony, tak? Nie. Po prostu nie chcę schodzić. Tutaj mamy taką oczywiście, wiecie, owijkę papierową, która to trzyma. Są folie? No kurwa, oczywiście, że są folie. Tylko, że po innych stronach. CDP albo Regi. No. Niczego nie zniszczyć. Kurde, że ja tu muszę kroić, serio? Kroić taśmę? Dobra, taśma przekrojona. Zdejmujemy, tutaj oczywiście możecie zobaczyć, tutaj jest cały skład tej kolekcjonerki, który zaraz zobaczycie, nie będę go tłumaczył. Tutaj jeszcze jest, kurde, cała ta figurka w powiększeniu, którą zaraz wyjmę. No i oczywiście logotypy, edycja kolekcjonerska. Ściągamy. Co mamy w środku? Kolejne pewnie folie. Nie, nie mamy folii. Nie, nie mamy folii. O Jesus! Jaki fajny motyw. To możecie nie do końca widzieć. Ja to tak tutaj ogólnie pokażę. To jest wszystko zapisane. Tutaj są wszędzie jakieś różne zapiski. To są nazwiska. To są nazwiska, widzę imiona. Antonio Goń, coś tam. El Wołowicz widzę. Mikołaj jakiś tam, Karolina Wierigłówka,
Nie wiem, to są imiona i nazwiska, myślę, ludzi z CD Projekt Red. Całkiem ciekawy smaczek, samo pudełko już zaczyna fajnie wyglądać. No i dobra, czas to jakoś wyjąć. Jak się to wyjmuje? Mamy tutaj jakąś pierwszą taką, kurwa, to jest jak jakaś skrzyneczka normalnie, wyjmowane specjalnie. A tu mamy resztę, czyli chyba figurkę w takim jednym jebitnym styropianowym opakowaniu. Czy ja to wyjmę, czy... Czekajcie, dam to na ziemię. Wezmę to z poziomu ziemi. Patrzę się w kamerę, czy widać co robię. Niestety widać. Okej, dobra. Nawet styropian ma tutaj Wiedźmina, tego pewnie nie zobaczycie, może lekko. Styropian ma na sobie Wiedźmina. Tak, styropian ma Wiedźmina. Figurkę zostawimy na za chwilę. To będzie taka wisienka na torcie. Zobaczymy co mamy tutaj, szczerze mówiąc. Tu jest jakaś taka... Nie wiem jak to otworzyć. To się rozsuwa. Tak, to się rozsuwa. Dobra. Mamy to zrobione w taki sposób. Taką, wiecie, kryptę, kurwa, kryptę. Co mamy tutaj po kolei? To oczywiście zobaczycie na zdjątkach. Może nie wszystko idealnie, dokładnie, ale... Artbook. Ten artbook jest spory. Jest naprawdę sporych rozmiarów artbook. Mamy tutaj oczywiście... No w cholerę artów! No Jezu, ile to ma kurwa stron? Ile ten artbook ma stron? W cholerę! Papier kredowy. Tam, gdzie kończy się nasza podróż, wasza dopiero się zaczyna. No jest to pewna prawda. 193 strony, przy czym nawet na końcu mamy zdjęcia tutaj ekipy porobione w studiu przy tworzeniu gry, wywiady jakieś. Bardzo fajna sprawa, będę sobie do poduszki przeglądał. Pachnie kolekcjonerką, krótko mówiąc. Dobrze, to sobie odłożę bezpiecznie. Kontynuując, mamy tutaj grę, mamy same pudełko z grą. To myślę nic jakoś bardziej ciekawego. Zaraz zobaczę, co się dokładnie w pudełku znajduje. Poniżej mamy... mamy steelboxa. Mamy strasznie fajnego steelboxa, takiego typowo z artem jakimś z gry. To, jak już mówiłem, zdjęcia. Może nawet teraz się wam zdjęcia pokazują. Widzę, że płytek będzie kurwa sporo. 1, 2, 3, 4, 5. Miejsce na 6 płytek. Zajebiście, fajnie. Kiedy ja w to kurwa zagram, jak ja to zacznę teraz instalować? Nie wiem. Steelbook bardzo fajny. Odłożymy na drapak. I ostatnia rzecz, która się tutaj znajduje, to medalion. To jest medalion. Miałem właśnie nadzieję, że to nie jest tylko same... Rocking with my bling, yo! Mamy medalionik. Bardzo fajnie, zajebisty. Nie będę go raczej nosił, ponieważ magii w Krakowie nie ma. Medalion wykrywa magię i potwory, z tego co pamiętam, czy też niebezpieczeństwo. No dobra, w Krakowie przydałoby się wykrywanie niebezpieczeństwa, ale to tutaj... Wystarczy maczeta w kieszeni, damage plus 8 i damy radę w Krakowie. Odłóżmy sobie to tutaj gdzieś na bok. Gdzie ja to wszystko dam, jak ja z tym skończę, nie wiem. To spokojnie niech tam leży. Mamy samo opakowanie. Co mamy w opakowaniu? Oprócz tego, że folie, dalej folie. Dobra. Wybaczcie takie ustawienie, ale naprawdę nie da się zrobić dobrego unboxingu czegoś tak dużej paczki, żeby było jeszcze widać całego mnie. Ale to nie o mnie chodzi, to nie jest kurwa unboxing mnie, tylko kolekcjonerki. Dziękuję bardzo. Folię gdzieś tam zrzucę, coś tam nie zabije. Mamy opakowanie, ładne, białe, typowe. Po prostu opakowanie do gry. Co mamy w środku? Dam radę to wyjąć? Chyba tak. Nie. Dobra, okej. Mamy dwa opakowania w środku. Mamy dwa opakowania. Opisane są tak. Tutaj jest gra, dysk od 1 do 3. Tutaj mamy grę, dysk 4 i ścieżkę dźwiękową. Co mamy tutaj? Mamy oczywiście płytkę. Mamy tutaj 3 płytki. Zajebiście. Tutaj mamy klucz produktu do gog.com. Widzę, że będzie to na Gogu instalowane, a nie na Steamie. To fajnie. Lubię jakieś tam alternatywne klienty, szczególnie, że Gog Galaxy teraz wyszło, bardzo fajnie działające. Mamy instrukcję. Instrukcja jest bardzo biedna. Instrukcja nic nie mówi. Typowo instrukcje elektroniczne. Mnie to nie przeszkadza. Wolę mieć mniej papierów. Mamy też kompendium świata Wiedźmina. Ludy i rasy kontynentu, najlepszy z najlepszych Geralt z Rivii, przyjaciele i bliscy Geralta.
Gra będzie mi się instalowała pewnie jakieś 8 godzin z tych płytek, tak więc może sobie to postudiuję. Trzy płytki są tutaj. Co mamy tutaj w takim razie? Rozpoczynając, mamy dwie naklejki. Dwie naklejki z Wiedźminem. Bardzo fajna sprawa. Me gusta penis w usta. Może sobie gdzieś walnę. Mamy tutaj karteczkę od Redów, która mówi: dziękujemy za zakup gry, efekt 3 lat pracy 230-osobowego zespołu i tak dalej. Tak jest, dzięki, ale ja już chcę grać, to czemu kurwa nagrywam ten filmik? Mamy mapę, której nie chcę rozkładać, ponieważ... A dobra, chuj rozłożę, po to ją mam, żeby ją rozkładać, co ja pieprzę. Mapa bardzo fajna, pamiętam do dwójki chyba też była mapa dołączona na takim bardzo fajnym, pseudo postarzanym papierze, jak możecie tutaj zobaczyć, taki właśnie niby papirusowy. Mapa świata, pewnie możemy sobie przekucać koniem stąd tutaj, a potem przepłynąć łodzią tutaj, zabić tutaj jakiegoś rudzielca murzyna, wrócić tutaj i pochędożyć parę prostytutek. Prawdopodobnie, złożymy ją sobie, ja raczej będę otrzymał jako taką, wiecie, pamiątkę. No, mamy czwarty dysk z grą oraz zapewne pod spodem coś ze ścieżką dźwiękową. Dobra ludzie, słuchajcie, ja wiem, że ja nie jestem do końca inteligentną osobą, ja wiem, zdarza się. Zapomniałem przed chwilą otworzyć figurkę, dlatego gdzieś wam to wkleję w środek filmu, więc się nie dziwcie, że będą takie zmiany scenerii. Tak czy siak, na szybko otworzymy sobie figurkę, lepiej ją zobaczcie na zdjęciach, które będą pod koniec filmu. Tak więc po prostu ja tutaj rozetnę taśmę, która naszą kolekcjonerkę chroni. Strasznie tutaj walczy ze mną styropian. Mam nadzieję, że wygram tą walkę. Jezu, tnę po styropianie. Czy ja jestem kurwa normalny? Nie. Okej. Otwieramy to. Nie, poprzyklejały się folie. O Jezu, rozwalam. Ale no dobra, ta figurka, jej celem nie jest stać w tym styropianie, tylko jej celem jest stać gdzieś u mnie tutaj w szafeczce, na pokazówce. Jezu, jak ona pachnie, pachnie taką figurkowatością. Wyjmujemy, ała! No, wychodź z folii, pałsztajnie Geralcie z Rivii. No dobra, okej. Tu jeszcze jest coś, jakieś elementy, jest miecz i jest coś. Dobra, no okej. Mamy tutaj figureczkę. Mamy jeszcze jakieś dwie właśnie brakujące rzeczy. Pierwsza rzecz to jest chyba ogon tego tutaj zwierza, który się znajduje. Tak więc włóżmy go do środka. Trzeba trafić w dziurę, wepchnąć do środka, dopchać do końca i mamy ogun. Ja się nie dziwię, że oni go tutaj wyrzucili, ponieważ on by mógł trochę problemu sprawiać. Trochę styropianu ci Geralt zostało na klindze. Wyjmijmy mieczyk w takim razie, wsadzimy ci go tutaj gdzieś w łapcie z tej strony. W tą stronę? Czy ja nie jestem pewien? Nie, czekajcie, to... dobrze go chyba miałem włożonego. Bo on tutaj... Nie, ni chuj, tak ma być. Tak? Tak ma być, teraz jest włożony do środka. I to jest, moi drodzy, figurka. 100 razy lepiej będzie się prezentowała na zdjęciach. Ja wam mogę tutaj ją troszeczkę przybliżyć, jak ona duża jest. To jest moja dłoń, to jest figurka, ona jest naprawdę spora. To jest Wiedźmin Geralt z Rivii walczący z harpią. To jest chyba harpia, tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Mamy bardzo porządne wykonanie. Ona, kurwa, nie wiem, z czego jest wykonana, ale nie jest to plastik, to nie jest tandeta. Nawet ten mieczyk, znaczy nie jest to guma, przepraszam, nie jest to guma, nie ma tu gumowych elementów. Wszystko jest naprawdę twardy plastik, jest solidne, jest ciężka. Czy ona mi się zmieści tutaj? Ona mi się kurwa nie zmieści tam, gdzie ja trzymam moje figurki. Ale światło mi już miga, więc kończmy to nagrywanie. Zaraz zobaczcie przejście do końcówki filmu. I super dyskotekę mam. I zdjęcia później, pa! Tak więc ludzie, prawdopodobnie teraz zobaczcie focie tego, co się tutaj znajdowało. Ja zabieram się za sprzątanie najpierw, potem za instalację. Wiedźmin nareszcie nadszedł. Ja jestem teraz wiedźmińskim blingersem. Idę z tymi pojutrze na uczelnię. Nie wiem, ile osób takie ma, ale kolekcjonerek była limitowana ilość, więc jest szansa, że w moim otoczeniu będę jednym z niewielu. Dzięki wielkie za oglądanie unboxingu, przygotujcie się dzisiaj na kanale planowo 3 odcinki Wiedźmina, dzisiaj i przez najbliższe parę dni, jak długo, zależy to od was. Bardzo jestem nahypowany,
Zobaczymy się w grze.